Dobra, i teraz tak mamy. Tryb 1200, strobo, 350. Obsługa jedną ręką. Bez najmniejszego problemu. Dobra, lecimy. Cześć, słuchajcie, mam dla Was dzisiaj krótki materiał na temat latarek na broni, a dokładnie kilku nowych produktów Fenixa. Fenix wypuścił ostatnio dwie nowe latarki do broni, GL-19R, to jest dokładnie ten model, który teraz tutaj widzicie i GL-22 z celownikiem laserowym. Moim ulubionym modelem jest 19R, zaraz Wam powiem dlaczego, jakie ma fajne funkcje, Porównamy z innymi latarkami, oczywiście, czołowych producentów, taką jak na przykład Surefire X400 Ultra, który używam od bardzo długiego czasu i powiem Wam, dlaczego uważam, że ta budżetowa latarka naprawdę jest warta Waszej uwagi. Słuchajcie, co jest ważne, a często pomijalne, jeżeli chodzi o latarki na broni, tak na początek. Pomijalna jest pewna bardzo ważna rzecz, mianowicie to, jak daleko poza obrys pistoletu i czy wystaje nasza latarka. Oczywiście, latarki można zabezpieczyć korkami specjalnymi, można zabezpieczyć lekką powłoką smaru, po to, aby łatwiej oczyścić potem soczewkę latarki, ale jeżeli generalnie soczewka latarki nie wystaje poza obrys lufy, to ta latarka znacznie mniej się brudzi. To teraz wam pokażę latarę. Właśnie tą, która ma za sobą, tu widać jeszcze smar na niej rozsmarowany, pistolet jest rozładowany. Ma ta latarka za sobą kilkaset strzałów, 200 z hakiem i jest generalnie czysta. Jeżeli byśmy wzięli jakąkolwiek inną latarkę, która jest dłuższa od niej, czy to będzie Valkyrie PL 2 z Olighta, którą wam zaraz pokażę i wystaje już poza obrys, czy bardzo długi Surefire X400, to na tym Surefire nie wiem, czy to tu będzie widać. Jest bardzo, bardzo duży nalot i soczewka za każdym razem kiedy strzelam z tego pistoletu jest naprawdę mocno ubrudzona. Teraz wam pokażę jak to wygląda. To mamy nową latarkę, czyli Phoenix gl 19 r Zaraz o niej powiem wam trochę więcej. Jest on na montażu QD, czyli można ją sobie łatwo odpiąć z pistoletu. Zobaczcie jak w tym momencie w to samo miejsce wygląda. Olight. Widzicie o czym mówię? Olight tu już dość mocno wystaje poza obrys lufy pistoletu, dlatego będzie się dość intensywnie brudził. I wreszcie Surefire X400 Ultra zobaczcie, jak jest daleko. Już Wam pokazywałem, co się z tą latarką dzieje. Co do samej latarki, tak jak powiedziałem, montaż QD, czyli bez problemu możemy ją zdemontować. Na dole mamy wymienialne blokady, w zależności, czy jest to szyna 19-13, tak jak w wypadku tutaj Glocka 45 ma to miejsce, czy jest węższy klocek, ten, który jest przeznaczony standardowo do pistoletów Glock innych niż np. 45, czyli standardowy 19-17. Odkręcamy sobie przód, jeżeli chcemy, możemy wyjąć akumulatorek, Tutaj mamy akurat akumulatorek wysokiego prądu rozładowania 10A, więc taki akumulatorek trzeba sobie zapasowy kupić, jeżeli chcecie korzystać. Natomiast jest możliwość oczywiście ładowania bezpośredniego w latarce. Z boku mamy ukryte złącze USB typu C, czyli najnowsze złącze, którym bez problemu możemy sobie latarkę załadować jako całe urządzenie. Fenix zupełnie przepracował temat i są zupełnie inaczej zaprojektowane włączniki w tej latarce. Zobaczcie, jak są zrobione włączniki: one są zrobione od góry. Bardzo fajnie to wygląda w momencie, kiedy założymy to na pistolet. Z tego względu, że mam bezpośrednio ten włącznik tam, gdzie powinien być, pod palcem wskazującym na indeksie. Czyli generalnie, jeżeli nawet obsługuję broń jedną ręką i potrzebuję użyć latarki, nie muszę mieć oburęcznego chwytu, tylko zapalam, palec idzie na spół, zrobię, co mam robić i gaszę momentalnie, jeżeli tego wymaga sytuacja, tak? Czyli mogę w pełni jedną ręką używać latarki. Jeżeli mam już chwyt oburęczny, to nawet jedną ręką mogę odpalić, drugą już na przykład odpalić strobo. Fajnie, ergonomicznie, zarówno dla prawej, jak i dla lewej ręki. W porównaniu na przykład z którego używałem przez masę lat, jest to przeskok generacyjny. I to w latarce, która kosztuje niecałe 500 zł, tylko kontra latarka, która kosztuje 3000 z hakiem. Jak z wytrzymałością? Tego jeszcze nie wiem. E, wystrzeliłem z niej raptem kilkaset sztuk amunicji. Będę Wam mówił na bieżąco. E, pasuje do kabury pod tlr do większości kabur taktycznych pod tlr zrobionych. Bez problemu pasuje do Safari Landa, którego mam tu dzisiaj ze sobą. Zobaczycie, jak będziemy strzelać. Pasuje też do. Aliena mieści się, blokuje, wszystko się ładnie zamyka. Także dwie podstawowe kabury taktyczne, które brałbym pod uwagę, jak najbardziej są zgodne. Jest także druga latarka, którą mam dzisiaj na testach: Fenix GL22. Jeżeli chodzi o Fenixa GL22, to jest tutaj pewna sprawa. A mianowicie e, tutaj nie mamy gniazda zewnętrznego do ładowania. Mamy gniazdo w akumulatorku. Natomiast gniazdo w akumulatorku w wypadku tej latarki to jest micro USB, czyli jest to test gniazdo tak zwane starszej generacji. Więc jeżeli będziecie chcieli korzystać z tej latarki, to może pojawić się problem, jeżeli macie na przykład wszystko już na USB-C i latarkę na mikro USB, czyli na starą. Tyczkę. To jest latarka, która ma jeszcze laserowy wskaźnik celu na dole, ale jedynym minusem, który z tym jest związany, jest to, że jest ona wysoka, czyli nie będzie wam pasowała praktycznie do żadnej standardowej kabury pod pistolet z latarką, do kabur do Surefire X300, do kabur do telerki, do żadnych tego typu kabur tej latarki nie zmieścicie. Po prostu się nie mieści. Pamiętajcie, że jeżeli macie latarkę podłączoną pod bronią i chcecie z nią pracować, to two is one, one is none, jak to się mawia po angielsku, z tego względu, że zawsze trzeba mieć światło niezależne od tego światła, które macie zamontowane na broni. Nigdy nie pracujemy tylko i wyłącznie na jednym świetle, nawet strzelnicowo, kiedy chcemy strzelać już w tych warunkach kiedy tego oświetlenia nie mamy cały czas bardzo fajna latareczka tutaj Fenixa to jest LD22V2 latarka zasilana akumulatorem z dwoma włącznikami jeden służy do standardowego jej załączania, wyłączania drugi do zmiany trybów pracy latarka, która jest zasilana akumulatorem maksymalnie ma 800 lumenów ale awaryjnie może być zasilana tak samo dwiema Bateriami paluszkami dużymi, czyli tymi typu AA2A i bez problemu sobie radzi. Ma takie same parametry, się na paluszkach, długi czas świecenia. Tryby, słuchajcie, zaczynają się od dwóch lumenów, kończąc się na 800 lumenach, więc naprawdę jest spoko. Plus do tego mamy oczywiście strobo i do tego mamy automatyczny tryb SOS, czyli nawet jaka taka latarka survivalowa, gdzieś do wypadów góry, też się taki model przyda. Ze względu na to, że gdyby cokolwiek się wydarzyło, to odpalamy, zostawiamy przy sobie i bardzo fajny gadżet mieć taki tryb w tego typu latarce. Dodatkowo jest mniej więcej tego samego rozmiaru, co standardowy Kubotan i Jawara wielofunkcyjny, więc bez problemu może być w waszym EDC i możecie ją nosić sobie codziennie. W kieszeni spodni może się czasami przydać nie tylko do tego, żeby zaświecić. W kolejnych odcinkach, w których będę używał tego sprzętu, zobaczymy, czy zarówno kolimator Aro od AT3 Tactical, jak i GL19R Fenixa dadzą radę. Jak długo? Bo jeżeli dadzą radę, to naprawdę przy tej funkcjonalności, którą ta latarka posiada, to naprawdę jest to świetny produkt. Ale zobaczymy, nie będziemy chwalić dnia przed zachodem słońca, tym bardziej, że zaraz zaczynamy strzelać w ciemności. <grym>